Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Jedi Survivor. Mam dla was dobre wieści, a raczej dla każdego, kto jest wielkim fanem tej gierki. Otóż, jeżeli macie czas jutro, czyli w środę, wieczorem pogramy sobie na streamie w Jedi'a. Stream będzie tak naprawdę fokusował się wokół pokazu Sony, który odpala się o godzinie 22, ale jako, że przydałoby się, żeby stream wystartował wcześniej, zrobienie paru pobocznych rzeczy, może jakiś pogłosek, może jakiś skrzynek w Jedi'u będzie perfekcyjnym wyborem. Dlatego nie będzie jutro odcinka. Będzie trochę biegania na streamie, mam nadzieję, że nie zakręcę się za bardzo w moim początkowo streamowym gadaniu. Jeżeli bywacie na streamach, wiecie jak to wygląda. Tak więc, no, ja jestem podekscytowany, fajne rzeczy mam do zrobienia. Teraz też mamy dość długą trasę do przebycia z powrotem i ciekawe rzeczy po drodze i będziemy je na pewno obczajali. I pewnie kolejne pogłoski w salunie, przynajmniej mam taką nadzieję. Tak więc zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię. Ja troszeczkę zmieniłem mojego builda, widziałem wszelkie wasze komentarze, tłumaczenie mi kto jest kim, jak co działa. Dziękuję ślicznie za rozszerzenie mojej wiedzy o lore. Ale też doszedłem ostatecznie do wniosku, że kurde... Nie umiem jeździć, okej. A nie, przepraszam, to nie, już z tego nie wyskoczę. Come on. Nie tak to miało wyglądać, chciałem wskoczyć na Telianę. Dobra, okej, Kal, po prostu utop się w tym grzęzawisku i tyle będzie, gotowe. Nie tak to miało wyglądać. Jeżeli chodzi o moje postawy, starałem się tutaj troszeczkę przeanalizować to, jak mi idzie walka tymi różnymi mieczami, jak dobrze wykorzystuję wszelkie możliwości mojego Blaster Stance'a. Wiecie, do jakiego wniosku ostatecznie doszedłem? Że muszę popróbować czegoś innego. Dwustronny miecz niewątpliwie jest fantastyczny do walki z dużymi grupami przeciwników, ale mam wrażenie, że nie potrafię wykorzystać w 100% możliwości tego blastera i nie używam go tak... jak powinienem, dlatego zamiast w tej chwili usilnie próbować tego blastera używać, stwierdziłem, że może postaram się... Jak to, co to jest? No kolejna jakaś jaskinia Jedi do obadania. Sprawdzimy ją. Postaramy się powalczyć mieczem dwuręcznym. Raz za razem mówicie mi, że ta postawa jest bardzo dobra na przeciwników, którzy są bossami, gdzie mogę uniknąć ich ataku i wyprowadzić jeden potężny atak, zamiast po prostu strzelać do nich z blastera, nic im nie robiąc, albo machając dwuręcznym mieczem, który ma małe obrażenia. I tak mniej więcej postaram się teraz przez chwilę pooperować. Być bez ruchu znaczy zachowywać spokój. Pozwalać tętnić mądrości. Lecz galaktyka jest zwykle w ruchu. Ruch jednak może dać jasność spojrzenia. Niech prawda płynie niczym rzeka i żłobi koryto wokół przeszkód. Okej, dobra, rozumiem. Mamy kolejną tutaj, widzę, zagadkę środowiskową Santarii. Coś o bezruchu. Nie jestem pewien, jak bardzo muszę się skupić na fakcie, że chodzi tutaj o bezruch. Tak więc spróbujmy ją sobie rozwiązać. Pewnie będą za to jakieś punkciory, może jakiś fajny perk. W końcu będziemy mieli Z w naszym domciu, dlatego będzie można wydać te wszystkie dyski danych. A ja się muszę zastanowić, co mogę w tej chwili zrobić, a co powinienem zrobić. Tutaj mamy jakąś opcję wejścia na górę, kolejne kryształy do spalenia. Billy będzie musiał tutaj chyba pracować na dwie zmiany, żeby to wszystko rozwalić. Tak więc zobaczmy, jak bardzo ja dam radę tutaj przeprowadzić tego Dynksa, żeby być może ten laser dał radę już coś spalić. Nie mam zielonego pojęcia, czy to się w ogóle tutaj umieści. Być może? Nie jestem pewien. To się... O, ty, chyba troszeczkę oszukałem, bo umieściłem te moje kryształki na drzwiach, które potem zniknęły, ale widzę, że idzie i pali. Okej, okay. Co się zatem teraz odblokuje? Poprzednio naprawdę przydzbaniłem, nie ogarniając, że tam te dwa klocki mają się ze sobą zderzyć, więc może teraz pójdzie mi lepiej, a może gorzej, nie wiem. Pierwsze przejście otwarte, wydaje mi się, że kręcenie tym laserem będzie najlepszym pomysłem, żeby tutaj cokolwiek osiągnąć, a może nie. Aha! Nie otwierają się. Dobra, zajebiście, oczywiście, że się nie otwierają. No cóż, to przejście w takim razie nic mi nie dało, ale tu możemy się wbić na górę. Staram się wytężyć mój wzrok, żeby zauważyć te wszystkie podrapane miejsca. Założę się, że Z coś wyciągnie. Żeby po prostu ogarnąć, kiedy ja mogę tutaj po prostu coś jakby więcej zrobić w kwestii mojego poruszania się. Dobra, co się stanie teraz? Mogę sobie to odblokować, bo nie jestem pewien, co mi to tak naprawdę umożliwi. Być może... A, okej, okay, rozumiem. Chyba rozumiem. Jeżeli ułożę sobie Bidim tutaj jakąś ścieżkę, a potem złączę te bramy w odpowiednim momencie, to nasz płomień akurat się zetknie na środku, przejdzie na drugą stronę, potem kolejne wrota, będę mógł, obstawiam, zamknąć i spalić tego grzmota. Dobra, zobaczmy w takim razie, czy uda mi się to w miarę szybko zrealizować. Tutaj możemy pokryć to w taki sposób. Muszę też działać w miarę szybko, bo szczerze mówiąc, to się
Ostatecznie tak czy siak zamyka. Znaczy, przepraszam, zamyka. No tak, to się zamyka. A te wszystkie drzwi... drzwi się zamykają, a kurwa te kryształy znikają. Dlatego muszę uważać. Dobra. Okej, okay. Jedzie, jedzie. Płonie, płonie. Nie. Okej, okay, to idzie w miarę powoli. Ja teraz złączę te drzwi w takim razie. To już się zapaliło. O! Dobra, ale spoko. Nic się nie dzieje. Jeżeli zrobię tak, wejdę na ten klocek jednocześnie. Zrobię teraz ti w prawą stronę. Idealnie chyba to teraz wszystko pięknie chwyci, jak węgiel od podpałki na grillu. Zajebiście, dobra. Myślę, że o to chodziło, a przynajmniej mam taką nadzieję. Co odkryjemy zatem tutaj? Rurę do przechodzenia. A, mogłem to od początku robić w formie po prostu działania na żywca, a nie planowania układania tych kryształów na tych drzwiach. Jak mówiłem, kryształy znikają. Po jakimś tam określonym czasie niestety już nie mogę ich sobie umieścić i czekać 200 godzin, aż mi się pięknie połączą te ognie, ale dałem radę. Możesz sprzeciwić się radzie. Dagangera uważa, że musi zrobić to, co słuszne. Mistrz Ramses na to nie pozwoli. Okej. Kłótnie, proszę, mamy tutaj jakichś zwolenników Jareda Leto. Bezczelność lub odwaga. Płynie niczym rzeka? Co to oznacza? Jeśli tego nie zrozumiem, nigdy nie zostanę rycerzem Jedi. No widzę, że mamy tutaj bardzo dużo kwestii takich spornych dla tych wszystkich naszych młodych padawanów i rycerzy. Dobra, zrobiłem sobie ścieżkę. Co ja teraz mam ze sobą zrobić? I gdzie będzie tak naprawdę odpowiedź na wszelkie moje tutaj konondra i pytania? Ewidentnie mój ostateczny cel znajduje się tam, ale widzę, że tam na dole też mamy coś, co mógłbym chyba jakoś sobie rozwalić tym moim magicznym promieniem. Ja po prostu muszę przejechać przez calutką długość tych wszystkich ścian, górą, dołem. Czy tutaj Bidi da radę pluć tymi kryształami? Nie, tutaj nie chwytają, widzicie? To jest problem, a tego nie dam rady w żaden sposób zamknąć. Coś czuję, że tutaj po prostu znajduje się jakiś... jakieś przedmiociki. Czy ten laser dam radę w jakikolwiek sposób odwrócić? To jest dobre pytanie, bo to mi teraz zrobiło tam przejście. Ja nie dam rady teraz tam tak łatwo wrócić, chociaż nie, przejdę sobie tamtą rurą. Więc jakie są moje możliwości? Nie dam rady tego jebacza obrócić. Tutaj mamy w ogóle też jakieś takie przejście, które sugeruje mi, że być może muszę je wykorzystać. Tak więc co ja dam radę teraz zrobić? Bo załóżmy, że ten most w tej chwili mi się niezbyt przyda. A może się przyda, kto wie? Ten laser wali tylko i wyłącznie w tą jedną stronę. Czy ja będę musiał na bieżąco robić tutaj jakieś potężne przejście, które dotrze aż w odpowiednie miejsce? Czy może jakoś inaczej to będzie działało? Tutaj mamy zablokowaną całą masę tymi naroślami kryształowymi. Czy ja dam radę wprowadzić to do tego korytarza i poprowadzić to tymi ścianami? Mam wrażenie, że tutaj już w pewnym stopniu... Wiecie co? Co mi szkodzi tak naprawdę spróbować? Walnijmy sobie w takim razie te kryształy tutaj. Drzwi się otwierają, nie otwierają. Póki będę leciał cały czas, to ten płomień, wiecie, będzie aktywny, będzie się chwytał w jednym miejscu i w drugim. I póki ja będę ciągle lał tymi kryształami, to będę tak naprawdę non-stop podpaloną ścieżkę ciągnął. Więc kto wie, może się uda. To teraz się pięknie wszystko pali, tylko... Właśnie, żeby przeszło na drugą stronę. Póki będę tutaj czadził tymi kryształami, to się nic nie wydarzy. Ale być może, tererana, w tę stronę, okej. Okay. Te. Żeby płomienia nie zgubić, bo to będzie najgorsze. Niech się tutaj tylko połączy. Idzie czy nie idzie? No nie, chcę przejść dalej. A może po ziemi na przykład? Ziemia też może być dobrym rozwiązaniem. O, proszę, perfekcyjnie, idealnie. Lecimy po schodach, drogi płomieniu zniszczenia. A może to płomień tworzenia? Biedny Billy w tej chwili pewnie wszystkie trybiki mu się na 200% tutaj już przegrzewają. Okej. Lecimy dalej. Teraz co będzie kolejnym krokiem? Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj mam wrażenie, dam radę to jakoś podpalić. Czy to wszystko teraz spłonie i zniknie? Czy może ja muszę tutaj bardzo szybko działać, utrzymać ten płomień i przyciągnąć sobie te kule i zrobić takie jakby przejście? Dobra, wiecie co? Spróbujmy. Nie! Kurwa! Chodź tu, kulo. Ty... Dobra, okej. Teraz Bidi, szybko! Jo, okej. Podtrzymaliśmy ogień. Ogień tutaj cały czas leci tak długo, jak ja pluję. Pytanie. Czy ja dam radę przeciągnąć te ścieżki po tym moście? Dam radę, okej. To chyba będzie to w takim razie. Dam radę czy nie dam rady? Okej. Muszę to robić ostrożnie. Obserwować cały czas fioletowy kolor, który mi tutaj non-stop towarzyszy. Żeby nie zniknął w żadnym momencie. Pluj tam, Bidi, pluj. To jest twoje najważniejsze teraz zadanie. Doprowadziłem to teraz tutaj, ale widzę, że nie chwyta za bardzo. Ale lecimy, lecimy. Kawałeczek do przodu w tej chwili. Damy radę, Bidi. O, ty. I co? I chwyciło w takim razie. Drzwi otwarte. No dobra, zajebiście, ale w takim razie ja chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj wykonać, czyli odblokować sobie to, co się tam na dole znajduje. Tylko znika już mi, w oczach mi się mieni, jak patrzę na ten fioletowy znacznik i widzę ciągle te fioletowe kolory.
Czy ja dam radę na przykład puścić tego grzmota tutaj po tej ścianie? Czy to się tutaj będzie przylepiało? Nie, nie będzie, cholera jasna. No to jeszcze raz, po jakichś bardziej standardowych ścianach być może dam radę to puścić. Albo i nie. Ja pierdolę, stoję w tym, dlaczego mnie to nie pali w żaden sposób? Mam wrażenie, że wręcz powinno. Dobra, Bidi, dasz radę tu pluć? A nie! Dobra, to jest niestety odporne. A ty, dobra, to się już spaliło dawno temu! Okej, okay, nie zauważyłem. Miałem prawo nie zauważyć. Otwieramy skrzynulę. Co w środku? Upór, nowy emiter. Powiedzieliście mi, że będę miał bardzo niedługo okazję zdobyć całkiem fajny wygląd do miecza. Tak długo, jak będę pamiętał, żeby wejść w interakcję z tym ogromnym zwierzem, który się znajduje na naszej trasie. Jeden z pierwszych znaczników, jakie tutaj na mapach w ogóle umieściliśmy, tak więc spokojnie. To jest idealnie na naszej trasie i się upewnię, że to zrobimy. No i mamy to, zrobione. Nie mam zielonego pojęcia, czy tak jak to zostało zaplanowane. Nie wiem, czy był jakiś mądrzejszy sposób na to, ale zrobiłem to. Pierwsze podejście, pierwszy pomysł. Strasznie dziwny ekran do oglądania przez całe 5 minut, jak leciałem tymi kryształami, ale daliśmy radę. Nowy atut odzysk. Tylko co to będzie za atut? Baza danych, poradnik, zdolności. Nie zdolności, mam atuty na środku ekranu i tego nie widzę. Cierpliwość, odzysk. Minimalna regeneracja mocy. Zwiększa się minimalny poziom, do którego moc się regeneruje automatycznie. Tak, kiedy używam mocy... Mam tam taki drobny znaczek, który mi pokazuje, taka kreseczka chyba. I do tego poziomu zawsze moja moc będzie się jakoś automatycznie regenerować. No ale to jest strasznie tycie i malutkie. Zresztą, póki nie odblokuję sobie większej ilości miejsc na te wszystkie moje perko-atuty, tak naprawdę niewiele dam radę zdziałać. No i co? No i ukończone, zajebiście. Widzę, że w taki sposób głównie się chyba zdobywa te całe perki. Jakieś tam questy może na mnie dają, może są w jakichś skrzyniach, ale nie wydaje mi się. Raczej mogę je albo kupić, albo mogę je po prostu uzyskać właśnie rozwiązując zagadki Santari. Pokazując, że moja współpraca z mocą jest na najwyższym możliwym poziomie. No to co? Baja bongo, załatwione. Możemy tutaj, mam nadzieję, teraz na tą linę sobie wjechać, zrobimy sobie tego, przyciągniemy i jedziemy. To teraz tylko wskoczyć jakoś sprytnie na tą drugą linkę, albo nawet niekoniecznie na linkę. Jo! Okej. Okay. Dobra, co teraz? Nie wiem, jak się tutaj teraz powinienem poruszać. Jo! Okej, okay, dobra, dam radę podejść jeszcze, chyba nie utonę. Walniemy się na tym, zrobimy sobie ho! Ho! Ty, a tutaj co się znajduje? Te, no i co? Nie wskoczę teraz. Dobra, a z powrotem na to? Dawaj, o, kal, błagam cię. Okej, okay. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Coś tam jest z prawej strony. Ja nie odpuszczę, póki tego jakoś nie rozkminię. Jo. O kurwa. Dobra, tak nie dam rady. Rozumiem. Czy dam radę dotrzeć do tamtego przyciągacza, zanim utoniemy w błocku? Proszę, kal! O! Nie, nie dam rady. Jesteśmy za daleko. Oho! Cholera jasna. Skąd teraz będę szedł? Stąd. No dobra, okej, okay, niech wam będzie. Jestem pewien, jak powinienem tutaj operować w tej chwili. W sensie, kiedy co sobie podnieść i w jakiej kolejności tym wszystkim operować, ale... Ale może się teraz uda, kto wie. Na razie to mogę zrobić tak, tak, siak, bak. Przejść trochę po błocku, przyciągnąć się do tego. I wiem, że mógłbym sobie pewnie fast traveling jakiś sprytny tutaj zrobić, ale może... Może później. Dobra, teraz chyba dam radę już tutaj się doczłapać, żeby się przyciągnąć. A te kamienie sobie popodnosimy za chwilę, kiedy już będę na bezpiecznym gruncie. O, może ten ptaszor mnie gdzieś przeniesie. Chociaż szczerze wygląda jak po prostu powrót w jakieś sprytne miejsce. Może tędy bym tam dojechał, bez męczenia się z tymi dziwacznymi przyciągaczami. No dobra. Tego widzę, dam radę ogarnąć sobie w taki sposób. Tylko tutaj musimy podnieść kolejny kamień, przejść do niego mocą. Podnieść kolejny kamień, przejść do niego mocą. Nie poprawiać kamery w strachu o to, że nie zdążę i się nie wyrobię. No i co? No i zajebiście, wyczuj echo. Tam już widzę jakiegoś wielkiego jebańca, który nie może się doczekać, żeby zgnieść mi głowę. Wynoszmy się stąd! O! Halo! Ty, faktycznie, co to jest? Obrzydliwy bagniak. Ty, co ja mam z tym jebańcem zrobić? Widziałem, że jakby... To ma być obrzydliwy bagniak? Przecież on jest taki uroczy. Z mroku bagiennych pozornie i kończących się odmętów smoły wyłonił się stwór tak tajemniczy i przerażający, że spłoszył poszukiwaczy. To był tylko kleisty bagniak. No bardzo uroczo wygląda. Ło, ja pierdolę, tutaj... Co tutaj się znajduje? Ale dostanę w pierdol, jeżeli będę próbował tam coś zrobić. Ale tam jest Steam! Widzę tam Steama! Ale ten Steam jest obarczony wysoką ceną. Wysoką ceną w postaci walki z dwoma potężnymi pojebami. Czy ja... Nie, no mamy tutaj niedaleko w miarę nasz punkt medytacji. Dobra, wiecie co? Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Idziemy się z nimi napierdalać. Może uda mi się tutaj któregoś mocą skombinować jakoś, opanować. Tego nie. Postrach bagna, Jezus Maria. Dobra, walcz po mojej stronie. Nie wiem, czy to się tak dobrze uda, jak ja bym chciał, żeby się udało.
O kurwa, dobra, oczywiście, że mają ataki obszarowe, które mnie ruchają w tyłek i to tak straszliwie. Dobra, muszę się przerzucę na razie na takie szybsze bicie. Walcie ze sobą dalej, wiecie? Jeden i drugi z was będzie tracił życie i to jest bardzo mi w smak. Będę zużywał moc na kontrolowanie tego zwierza, ponieważ to jest chyba najlepsze, co mogę teraz robić. Niech się biją ze sobą. Okej. Nie mam już na to mocy. O kurwa. No to teraz mam przesrane. Okej. Blokuję. Teraz zabiłem go. Dobra, ale... Nie! Przed tym muszę spierdalać. Dobra, mam dużo stymów, ale teraz naprawdę muszę się skupić. Mogę przełączyć miecza na drugi tryb. Mogę zużyć sobie styma, ponieważ jeżeli tego nie zrobię, to będę miał problem. O nie! Ty, ja to mogłem zablokować, czy nie mogłem tego zablokować? Dobra. Jo, jebańcze. Okej, dwa ataki, odsunięcie. Ale mi się spina normalnie, kurwa, w gardle wszystko. On ma wrażenie, teraz walnie w coś. Dobra, nie? Po prostu cała szarża jebanych ataków. O, no i mnie dupnął. Ty. Kal do tyłu, do tyłu, do tyłu. Z tym. Okej. Za daleko, kurwa, byłem, ale okej. Oberwał, przepotężnie oberwał. Okej. Te. Dobra, spowolnienie czasu i przepotężne uderzenie, żeby dużo mu jego obrony zabrać. Tak. Nie, szybko. Wykończenie śmierci. Ale się hiperwentylowałem tutaj przez tak długi czas. Chryste panie, postrach bagna, legendarny wróg pokonany. I to za pomocą dwuręcznego miecza. Ależ się, kurwa, zhiperwentylowałem. Zacięło mi się powietrze w płucach. Ale warto było. Mamy jeszcze więcej stymów. 9 już, to nie mało. Obyśmy tego nie potrzebowali. Oj, Kal, prawda jest taka, że będziemy tego potrzebowali. Wielokrotnie, cały czas. Powiedzieliście, że o, jak wiesz, że będziesz miał upgrade styma, to sobie zużyj styma, bo to ci je odnawia na maksa, ale wiecie co, w dupie to już teraz mam. Zrobiłem. Sprytne rozwiązywanie problemów. Jeżeli mamy tutaj dwóch takich mogu postrach bagna, niech jeden zabije drugiego. No prawie w pełni. Gdybym miał więcej mocy albo jakoś sprytnie odzyskiwał, pewnie by mi to wyszło lepiej. Ale ostatecznie nie będę narzekał. Nawet, że wszystko zgodnie z planem tutaj przebiegło. No to kurwa już nie przebiegło zgodnie z planem. Czekajcie, a jeżeli to się opuści, dam radę na to wejść? Nie, nie dam rady, nie przyciągnę się tutaj do niczego. Dawaj, Kal, szybko! Chyć się kamienia! Nie chyć. Nie, dobra, to jest animacja. Ale spoko, jestem tutaj, tak więc no problemito. Po prostu coś tutaj jakby, mam wrażenie, źle sobie stajmingowałem, jeżeli chodzi o moje skoki i zrywy. Dobra, kamień do góry, raz, dwa, trzy. Zaraz będzie salto Jedi jeszcze. Co ja pierdolę, ja ciągle robię salta Jedi. Okej, wszystko poszło praktycznie dokładnie po mojej myśli. Jestem w ciężkim szoku. Postrach bagien. Ja jestem postrachem bagien, bo to ja przychodzę na bagna i rozpierdalam te stwory. Dobra, a tutaj było tyle ścieżek, ale dam radę zjechać. Widziałem tutaj jedną i drugą, tam mogę zeskakiwać na bok. Widziałem tam jakieś skrzynie, nie skrzynie. Też może mam tutaj jakiś punkt medytacji. Zapis gry na pewno nie zaboli. Możemy sobie zjechać teraz na dół. Nic się tu nie kryje, nie. Dobra, jedziemy w dół. Bo ewidentnie były tutaj jakieś fajne rzeczy. Jakaś poboczna ścieżka. Tylko czy dam radę później jakoś sensownie, powiedzmy, wrócić tu, gdzie byłem teraz? Nie wiem. To było chyba w tę stronę, czy mi się wydaje. Albo nie? O, kurwa! No i widzicie, tyle z tego wyszło i ja jebie. Okej, ale i tak chciałem pojechać teraz w górę. Ustawię się tylko w takim kierunku, który będzie mnie zadowalał. Widzicie, tutaj jest jakiś... A dobra, ja tam i tak gówno zrobię. Jest jakaś taka wielka ścieżka do przeskakiwania sobie do przodu. Na tych balonach, których jeszcze się nie mogę chwycić. No coś tam pewnie jest do zebrania tutaj w tych odmętach. Może jakaś skrzynia, może jakieś tam źródło mocy. Dobra, to kij z tym w takim razie. Wyjdę, wejdę, wrócę, jadę na górę. Okej. Dużo machinacji, ale ekscytujący początek odcinka. Jestem wielkim fanem. Bagienny potwór legendarny. Żadne wyzwanie. I miecz dwuręczny, powiem wam, teraz jak już naprawdę starałem się robić zaplanowane ataki, jestem z siebie zadowolony. Plus naprawdę oglądałem parę gameplayów i zauważyłem, że najlepszym sposobem na korzystanie z uniku faktycznie jest po prostu pojedyncze naciśnięcie, nawet bez wybrania kierunku w ostatniej absolutnie możliwej chwili. Cholernie ryzykowna taktyka z moimi zdolnościami timingowymi, ale mam wrażenie, że finalnie, kurde, jakbym trochę potrenował, to może coś by z tego wyszło. Na razie biegnijmy przez te wszystkie tutaj odmęty. To są chyba te drzwi, których tak jest, nie mogłem otworzyć na samiutkim początku. Ale to nie jest żaden problem. Mamy noc, która mnie niezbyt satysfakcjonuje. Tutaj ktoś sobie siedzi. Hej mordo, co ty tutaj robisz? I tam jeszcze skuwa jest. Hehe, kolejna ryba. Nie. A więc jesteś nikim. Ja trochę mam. Pracowałem na to cały dzień. Mogę go zobaczyć? Panie poszukiwaczu, czy ty wiesz, z kim ty rozmawiasz? Kłamie, nic nie mam. Do niczego się nie nadaje. Mhm. Potwierdzam. Jakby może byłbym dla ciebie milszy, gdybyś mnie nie wyzwał na dzień dobry, ale sam sobie na to zasłużyłeś.
Dobra, ananas ognisty, fantastycznie. No i mamy kolejną rybcię tutaj, mordo. Ty z najmniejszej kurwa kałuży, jakby się żul zeszczał na ulicę, to ty byś tam złowił rybę. Giga czad. Zatrzymaj się na chwilę, mój chłopcze, i powiedz staremu skuwie, czy porządny ze mnie rybak? Nie wiem, o co ci chodzi. O wygląd chodzi, chłopcze. Czy budzi w tobie pływy? Czy czujesz na twarzy morską sól? Bądźmy mili. Wyglądasz dobrze, skuwa. Miejmy nadzieję, że traszka falbaniasta też tak sądzi, chłopcze. Trzeba mi wykorzystać cały swój morski wdzięk, jeśli mam ją dopaść. Podoba mi się to, że każda interakcja ze skuwą, w której on zdobywa nową rybę, to nie jest po prostu, no siema, złowię coś dla nas, tylko jest to obarczone jakąś fantastyczną historią o jego zajebistości. Traszka falbaniasta zdobyta, zajebiście. Mam nadzieję, że już będzie trochę bardziej zadbane to nasze całe akwarium, kiedy tam już przyjdziemy na miejsce. Nie widzę, żeby tutaj coś się gdzieś znajdowało nieodkryte, ale jednym z kolejnych celów na pewno i zadań, których chce się podjąć, jest zejście do tej pieprzonej jaskini kwasowych dziwactw, ponieważ tam znajduje się jakiś tam panel, który odblokuje nam lokalizację wszystkich skrzyń z kustomizacją, które się tutaj na mapie znajdują. Bardzo mi na tym zależy i bardzo chętnie obejmę to jako mój kolejny cel. Na razie wrócimy sobie taką standardową ścieżką, nie będę tutaj robił żadnego fast travelingu, gdyż mamy po drodze rzeczy, którymi w końcu możemy się zająć. Kiedy pierwszy raz przybyliśmy na Kobo, tutaj znajdował się taki mały, fajny, uroczy druidek, który po prostu cierpiał, ponieważ nie miał dostępu do swojego statku. Jasne, mam tutaj jakichś wrogów do pokonania, ale to mam nadzieję nie będzie wielki problem. Jezus, dobra, okej, okay. O, cholera jasna. Dobra, tego mogę załatwić. Tą rakietę mogę wystrzelić z powrotem w nich, ale nie, w nikogo kurwa nie trafiłem, zajebiście. Jesus, dobra. Dajcie mi poblokować, daj mi się pokonać robocie. Dobra, teraz się pożegnasz z życiem. Hajo! Pięknie. Dobra, straszny chaos tutaj był. Nie wiem dlaczego, ale nie mogłem załatwić tego gościa po prostu skacząc na niego. Chyba jakoś się troszeczkę nie dograły te moje odległości, które tam były. Nie chciałem robić zrywu, bo byłem przekonany, że mi wystarczy to, co mam już teraz, ale ewidentnie nie. Dobra, raz, dwa, trzy. O, nawet doskoczę prosto na to, fantastycznie. Okej, okay, jako że w końcu przypomniałem sobie... O kurwa, przecież ja mogłem tędy przejść. Dobra, zapomniałem, że miałem tutaj przejście. Ale dobra, nieważne, pokonałem tam ze dwóch. Halo? Co teraz? Tutaj jest fragment mocy, a droidek szczęśliwy. Proszę, teraz możesz się za niego zabrać. Nie ma próbowania. There is no try. Sławetne słowa Jody. Ty, ja go zwerbowałem nawet, okej. Okay. Dobra, nieważne jak pierdołowate życie na Kobo, każdy, któremu pomogę, zadupca do salonu Pajluny. Dobra, fantastycznie. Co tutaj będzie się kryło? Maksymalna moc! I to mi się podoba. Jak widzicie na dole, mogliście przez krótką chwilę zobaczyć, jak dużo tej mocy dostałem. Strasznie pierdołowata ilość, ale nie zmienia faktu, że mam jej teraz więcej. Nikt mi tego nie odbierze, bo mam ją na stałe. No dobra, opuszczona zapora, tutaj oczywiście kolejni jeźdźcy chaosu już czekają, żeby mnie najebać. Ciekawe jestem, jakie ja będę miał tutaj teraz możliwości. Tutaj mam jakąś pogłoskę, bardzo niedaleko, która jest związana z, uwaga, kipem jakimś tam, jakiś tam kip. Tak więc spróbujemy się nim zainteresować, tego mogę zrzucić. Tutaj kolejni jeźdźcy do pokonania. Mam nadzieję, że nie będą robili zbyt wielu kłopotów, kiedy się na nich rzucę. Gdzie oni dokładnie byli? Tam sobie jeden siedzi, tutaj mamy jeszcze jednego. Wydaje mi się, że dam radę teraz chyba... Raz, dwa, trzy. O! Tego pieprzonego drona na dobry początek skoczyć. Tutaj mamy tego grzmota. Okej. Okay. Kurwa mać, tamten oczywiście będzie tutaj. Ała! Dobra, rakieta! Kurwa, prosto w tego miał pójść, ale nie wyszło. Dobra, szybko z tym. Tamten nie żyje, tego teraz też mogę potraktować z moim super szybkim, mega mocnym kombosem. Odsuń się! Ha, 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 bye, bye. Ja mam się odsunąć, ty się odsuń. Jak widzicie, nie zabiłem niestety tego robota na jeden cios. Trochę się tego spodziewałem i kiedy się to nie stało, rozjebało to całe moje rozumowanie. Okej, okay, tutaj na dole coś mamy. To jest ścieżka, która w tej chwili jest dla mnie żółta, ale ewidentnie mogę się tutaj wiecie co? Nie. Bez ryzyka. Klęknę sobie tutaj. Nie będę robił odpoczynku, bo nie mam po co, ale klęknę sobie, żeby grę zapisać. Bo jakby mnie cofnęło w wypadku jakiejś niefortunnej śmierci tak zajebiście daleko, to byłbym niepocieszony. Tutaj nie wiem, czy jakby... Ja po prostu nie zauważyłem tego miejsca i go nie obadałem, czy tutaj jakieś są rzeczy, z którymi nie dam rady wejść w interakcję. Biddy coś chce skanować, ale co dokładnie? O! Ten zbiornik, rozumiem. Zniszczona tama. Okej.
Dobra, Bidi, cokolwiek masz ochotę skanować, a bardzo chętnie również to z tobą przeskanuję. Nowa głowa dla Bidiego, fantastycznie. Co to jest za przejście? O, to wygląda na rozbudowane i prowadzi do jakiejś w ogóle kolejnej jaskini, której jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. Czy tutaj będą jakieś straszne potworzyska, czy tylko jakieś durnowate echa? Nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi. Nie! Nie! O! O jebane robale! Akurat jak odsłuchałem echo, naprawdę już zapomniałem o tym, że one tutaj wszędzie wyskakują i mnie męczą. Goddammit, i słyszę kolejne właśnie, o, kolejne, które się czają. Niektóre widać bardziej, niektóre widać mniej. Tutaj mogę sobie, widzę, wbiec na górę, ale dokąd mnie to zaprowadzi? Co tam się znajduje? Wiecie co? Chuj z tym, nie będę się nad tym tak zastanawiał, ponieważ odkrywanie tego, co się tam kryje, no to jest chyba jedna z najfajniejszych tutaj rzeczy. Okej, dobra, ledwo mi się udało. Mam wrażenie, że też trochę zhakowałem to bieganie. I tu kolejna potężna esencja do zbadania, halo. Kolejne zwiększenie mocy, zwiększenie życia, po prostu exp? Sam nie wiem. Nie no, to nie może być exp, bo exp jest taki stratny, ale cały punkt umiejętności zwykle się tutaj kryje. Żeby nie było tak, że zużywam raz na zawsze takie właśnie, taką esencję, a potem niestety tracę to i do widzenia. Bo mnie zabił przeciwnik, chociaż nie no, jak ja zabiję tego przeciwnika, to z powrotem to odzyskam, ale jeżeli on zabije mnie jeszcze raz, to już niczego nie odzyskam. Więc raczej by nie umieszczali w takiej formie tak potężnych rzeczy. O Jezus Maria! Dobra, raz, dwa, trzy, to wszystko mogę poodbijać, to mogę w ogóle odbić, tamten jeszcze jakoś żyje, tego mogę wjechać w ten sposób i do widzenia. Skąd te boty się tutaj wzięły? Halo! Miało was tutaj nie być, okej? Okay? Nie wiem, skąd się tutaj wzięłyście, kto was tutaj przyprowadził i w którym momencie, ale zsijcie mi pałę. O! Dobra, bye bye, prosto do bagna, jeszcze więcej tych robali tutaj jest oczywiście. Tego się mogę wkręcić, go już nie ma. Jeszcze jakiś? Grzmot jebaniec? A tutaj znajduję tylko kolejne jakieś... nasiona. O! Ciekawe, czy zakiełkują w naszym ogrodzie. Oczywiście, że zakiełkują. Mamy w końcu teraz ogrodnika, który się upewni, że zakiełkują. Dobra, zajebiście. Tutaj chyba nie wydaje mi się, żebym miał coś więcej znaleźć. Mamy tam kolejne drzwi, które teraz mogę otworzyć, ale to zmartwienie na za chwilę. Idziemy do wielkiego zwierza. Wielki zwierz, z tego co powiedzieliście, kryje za swoimi tam plecami, nie plecami. A nie, bo tu jeszcze ten kip jest. To zajmijmy się kipem. Po drodze będzie też zwierz. Tam się kryje jakiś zajebisty wygląd miecza. A jak wiecie, ja jestem sukwą na wyglądy miecza i bardzo chętnie zawsze się... Ty, mam dwa punkty umiejętności. Czy kupię coś do dwustronnego miecza? Bo chciałbym w niego teraz trochę zainwestować. Zobaczymy. Wyglądy miecza to jest jedna rzecz, na której mi najbardziej chyba zależy. Nawet nie tak bardzo na wyglądzie Kale, jak na wyglądzie miecza. Podwójne ostrze, właśnie, to brzmi zajebiście. Odbijam z powrotem w kierunku pobliskich celów tych przeciwników i tutaj też naci Y w powietrzu, żeby uderzyć w ziemię, zadać obrażenia obszarowe. Ale wiecie co? Biorę tego grzmota. Biorę tego, ponieważ jak sami widzicie, jeden przeciwnik, który do mnie strzela, sprawi, żeby odbijał jego pociski we wszystkich wrogów dookoła. Tak więc mam okazję zrobić potężny rozpierdol, jeżeli ktokolwiek będzie na tyle głupi, że będzie chciał w mojej obecności użyć blastera. I gdzie ten kip w takim razie? Pogłoska. Dobra. Śledź pogłoskę. Gdzie on tutaj będzie się znajdował? Widzę, że są tutaj różne ścieżki przejścia, ale chyba muszę pójść do przodu i wejść w ten tunel. To jest otwarte i w tej chwili wydaje mi się, mogę tutaj miny przyciągać, by detonować różne rzeczy. Tutaj też jest jakaś komnata, która chyba zaprowadzi mnie tutaj na górę. Może potem jeszcze gdzieś dalej. Ale nie, tą komnatą aż tak bardzo się teraz nie chcę interesować. Jacyś przeciwnicy tutaj chyba byli. O, teraz taki się tutaj pojawił? Naprawdę? Oj, ty jebańcze samozwańcze. O! O mój Boże, dobra, jeszcze robactwo. Dobra, walcz z robactwem. Czemu nie? Mi to bardzo pasuje. Jo! Ależ pierdolnięcie potężne. Dobra, okej. Jeden super cios. I teraz wyliczone dalsze unikanie. Kurwa mać, miałem w ostatniej chwili to kliknąć, ale widzicie, jak to pięknie działa, kiedy przeciwnik... Oła! Dobra. Chuj z tobą, robalu, wpadnij w niego. Może jednak ten miecz będzie tutaj sensowniejszy. Załatw robala za mnie, dziękuję ci bardzo. Nie, pierdolę, wracam do tego. Tylko jaki on teraz atak wykona? Dobra, standardowy. Jeszcze jedna blokada. Raz. Blok. Kurwa, robal mnie tu będzie teraz tak tyrał pewnie. O Jezus Maria, no walka z nim naprawdę nieprzyjemna. Jo, potężne pierdolnięcie, super unik, uderzenie, uderzenie, wycofanie. Ten się dalej z tamtym napierdala. Dobra, ale mogę użyć mocy, żeby wysunąć mu w ten sposób. I teraz ciach, bach, rach. Dobra, okej, cofka, cofka. Mogę zablokować, to też. Super cios.
Ach, kurwa, dobra, już myślałem, że znowu będzie falę uderzeniowo robił, ale to nie było to. Ciach! Bach! Okej, dobra, całkiem fajne rzeczy tutaj jestem w stanie robić nawet z nim. A jeżeli znowu nim pierdolnę, dobra, nie mam na to mocy niestety. Dobra, co mi teraz zrobisz? Ała, to mi zrobisz, rozumiem. Bum! Nawet, że wyszło. Dobra, teraz giniesz. Suko! Ach, idealnie. Kurde, fajny ten mieczor, muszę przyznać. Rzadko kiedy mam okazję walczyć z tym takim włochatym młociarzem, ale w tym przypadku nawet, że to wyszło. Dobra, mogę pójść dalej, mogę pójść do przodu, mogę pójść w lewo, mogę pójść w prawo. Tutaj chyba teraz dam radę przez to przejście, pójść i zbadać to, co się znajduje tutaj. To wygląda jak jakaś winda, kolejne jakieś górne obszary. Tak dużo kobo w tej chwili mam możliwe do eksploracji, że aż mnie to normalnie frustruje, denerwuje. Dobra, bye bye Mino, proszę, niech kolejna teraz nie wylatuje. Gdzie będzie ten cały keep w takim razie? Ponieważ on miał się znajdować gdzieś w tej okolicy, chyba. O mój Boże, ty! O Jezus Maria, dobra, to jest Bounty Hunter! O kurwa, nawet nie ogarnąłem. Dobra, ziomeczku, ty, ten ma jakąś kurwa tarczę teraz. Znaczy, ten akurat konkretny Bounty Hunter ma tarczę. Oj! Dobra, tarczownik we mnie będzie chciał ciągle wjeżdżać. On tutaj strzela, tak więc podwójny miecz będzie chyba najlepszy. Bo będę mógł właśnie tak pięknie wszystko w niego odbić. Dobra. Ało! Ale wyjebał. Keep Ostar. Dobra, nawet nie ogarnąłem, że to było... Okej, okay, dobra, to nawet podziałało. Wiecie co, walnę sobie tego Styma, bo czemu nie? Kiedy to wszystko w niego poodbijam, będę w stanie się do niego zbliżyć i skrócić dystans. Ale teraz spierdolka, spierdolka, spierdolka. Okej. Okay. I wjazd! Czy ty już zginiesz? Dobra, jeszcze nie, ale jest cholernie prosty do pokonania. Muszę tylko odpowiednio unikać odpowiednich jego ruchów, co? Okej, okay, dobra. To ten wjazd tarczą, coś czuję, strasznie by mnie pojebał, gdybym się dał trafić, ale nie trafił mnie ani razu. Hehehe. Łowca nagród pokonany. Kolejny holokrążek łowcy nagród. Będę z wami szczery, byłem pokażmy przekonany, że ten cały Keep Ostar to będzie jakiś kolejny nasz do zwerbowania ziomo do salonu. No cóż, nie mogłem się bardziej pomylić. Okazało się, że to po prostu jakiś brudny łowca nagród, ale nie będę narzekał. Kolejny krążek, kolejne fajne rzeczy do odblokowania. Jest zajebiście. Lecimy do przodu, ten wielki zwierz. To jest obecnie mój cel. Tutaj nikt chyba nie będzie chciał mnie napierdalać. Tam są kolejne rzeczy, które w tej chwili mogę zdobyć, bo mogę tam teraz wejść. Ale muszę priorytetyzować. Nie mogę tutaj robić wszystkiego naraz, ponieważ nigdy się po prostu stąd nie wydostanę. Przeskoczmy, przeskoczmy. Chcę zobaczyć, co on w sobie kryje. Może i tak zostanę tutaj gdzieś obok. Dobra, co z tym stworem w takim razie? Bo ta pogłoska, tutaj była pogłoska, która mówi, odszukaj tajemnicę przekopu. I cały czas pokazuje mi, że ten zielony stwór... O! Spokojnie, wielkoludzie. Mogę go uspokoić, ale co to oznacza? Jebaniec ma te! Trawska do wspinania się. Czy on mnie teraz gdzieś zabierze, czy ja mam na niego wejść? Jak na bogu ducha winnego kolosa. Ha, ha, ha! Ty, dobra, taksi mi tutaj zrobił. Kurwa, mordo! Dobra, możesz z tego zeskoczyć? O, teraz tak, w tę stronę i co? I zajebiście. Dobra, tego się nie spodziewałem, ale jak widzicie, miły wielkolud faktycznie okazał się być miły. Mamy tutaj normalnie jakiś tajny, kręty wąwóz. Co się tutaj znajduje? Dużo fajnych rzeczy, mało fajnych rzeczy, żadne fajne rzeczy? Nie wiem, mogę odbić tutaj w lewo, jest jedna ścieżka, potem w prawo jest kolejna. Jakieś dzikie, martwe stwory leżą. A mamy jakiś skrawek mocy. Oto tylko te takie łuskowate psy, powiedzmy. Jedno i drugie. Tutaj będzie potem jakiś skrót, którym będę mógł sobie wrócić. Dobra, no zbadajmy to miejsce w takim razie. Skoro już tutaj jestem, jakieś tajemnice tutaj badam niestworzone. Tego mogę pociąć. Oho! Na dzień dobry. Klockiem mogę sobie przesuwać. Być może po to, żeby wskoczyć tam na górę? Nie jestem pewien, czy dam radę. Szczerze mówiąc, nie, nie dam rady. Okej. Okay. No to lecimy z wami inaczej. Bum. Okej, okay. Proszę, jak pięknie w nim piechę. Mogę je tutaj w taki sposób chyba najlepiej pokroić. Mogę też przyciągnąć ich do siebie. Kolejny ruch, którego prawie w ogóle nie używam, a powinienem zdecydowanie wcześniej. Dobra, dwa zwierzę walczą ze sobą nawzajem. Co ja mogę wam teraz zrobić? No nie wiem, może pchnąć was wszystkich kurwa do przodu, zrobić tak, potem wkręcić się w was jak blender. Termomiksem was porobię. No i co? No i zajebiście. Miejscowa oczyszczona. Teraz nie wiem, jak tam wskoczyć tak realistycznie. Jakie mam tego klocka? A nie, dobra, ten klocek wjedzie po prostu w to miejsce. Musiałem je tylko oczyścić. Dobra. Jedziesz ze mną na przygodę klocków w takim razie. Przydasz się w co najmniej dwóch miejscach tutaj. Widziałem tam chyba jakiś skrawek mocy, jakąś skrzynkę, wydaje mi się. Ale czy to będzie w tej skrzynce? Ten zajebisty wygląd miecza, o którym mi mówiliście? Plus jak ja mam znaleźć wygląd miecza, jak ja znajduję przecież po jednym kawałku miecza? Ale kto wie? Może w tym przypadku będzie inaczej. A, tu już jest chyba na tyle nisko, że dam radę po prostu double jumpnąć.
co jest tutaj? Kolejne zwierzę, które mnie będzie chciało najebać? Nie, to jest przejście dalej, okej. Okay. Dobra, to w pierwszej kolejności inaczej. W pierwszej kolejności przeciągnąłbym tego kloca i... A, dobra, bo widzę, że jak go pchnę tutaj, tam jest coś fajnego i dużego, to jest chyba skrawek mocy. Wiecie co, ja tak manipuluję tymi nazwami ostatecznie, nie wiem, czy jakby dobrze je podaję, tak więc wybaczcie, jeżeli nie. Kurwa, no nie przepchnę tego tam! Jak ja... Ty, moment, czy ja mogę... Czy ja dam radę tego grzmota podnieść w taki sposób do góry i wtedy go dopiero pchnąć? To mnie teraz zastanawia. Ciała moich pokonanych wrogów blokują mnie przed przesuwaniem klocka. Ha. No ciekaw jestem, czy dam radę takie cuda tutaj zrobić, bo ewidentnie to się zatrzymuje jakby... Kurwa, no nie, no nie. Jak tam przeskoczyć? Nie mam zielonego pojęcia. Neko tutaj nie wcisnę. Może od drugiej strony w jakiś magiczny sposób? No jest też taka opcja, że ja tam dobiegnę. Dobra. Wiem, co się znajduje tutaj. Zobaczmy w takim razie, co jest pod... O! Po drugiej stronie. Nie, nie chcę umierać. Last second reaction. Coś się, że to też będzie dość długaśny odcinek, biorąc pod uwagę, jak dużo tutaj rzeczy widzę, które mogę zbadać, przebadać i obczaić. Dobra, bieganie po ścianach to jest teraz pikuś. To jest największa moja przyjemność, jeżeli widzę po prostu serię ścian do obiegania. Tam na pewno jest coś ciekawego, ale tutaj jest raczej taka ślepa droga, która chyba do niczego konkretnego mnie nie doprowadzi. Tutaj jeszcze gdzieś polecieć ewidentnie chyba będę mógł. Dobra, da się tu gdzieś wspiąć? Czy może to... O, ściany do biegania. Dobra, tak wskakuję ciągle na te ściany, po których mogę biegać, ale problem jest taki, że nie mam zielonego pojęcia, czy do czegokolwiek mnie to doprowadzi. Ale się oszukany czuję. Mam wrażenie, że byłem tutaj za krótko w tym powietrzu. W sensie ta ściana do biegania strasznie krótka. Okej. Okay. Raz, dwa. Jestem teraz tu. Co ja mam za sobą zrobić? Gdzie ja teraz wylądowałem? Tam mamy ptaka, którym mogę polecieć. Strasznie zagmatwane ścieżki się tutaj znajdują. O właśnie, tak kurwa czułem. Te kamienie tutaj nie mogły być przypadkiem. Bum! Bum! Okej, okay, jeszcze jeden kamień. Jak na razie całkiem skutecznie pozwalają mi z nim walczyć. Oj! Dobra, okej, okay, koleżko. Pobawimy się inaczej w takim razie. Ciachnięcie! Przepotężne! Uuu, jaki fantastyczny unik nawet mi tutaj wyszedł. Oho! Rum, pum, pum, boj. O Jezus Maria, ależ brutalne. No i widzicie, jedynie sprytne użycie kamieni pozwoliło mi rozwiązać mój problem tutaj momentalnie. Dobra, co się tutaj znajduje? Takie zwykłe pomieszczenie, chyba z niczym w środku. Najwyżej kolejnymi kamieniami do walki. Tutaj mogę sobie wbiec na górę. Cholera jasna, mam nadzieję, że mi się nie poresetują ci wszyscy wrogowie. Gdzie mnie ten ptaszor zabierze? Z powrotem na dół? Czy tutaj legitnie był tylko i wyłącznie ten potwór do pokonania i nic więcej? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mnie ten zabierze, szczerze mówiąc, ale... No ale chyba warto spróbować. Co to są za obszary? Czy je badałem, czy ich nie badałem? Gdzie ty mnie dowiedziesz? Dobra, najwyżej wrócimy tam, gdzie muszę wrócić. Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Powiedzieliście po prostu... Nie, 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 nie. Jezus Maria, podwójny miecz na te robactwa to naprawdę jest przegięcie. Tak, kojarzę to miejsce. Byłem tutaj wszędzie w okolicy. Nie wiem, czy ja teraz nie cofnąłem się do miejsca, które zbadałem już dawno temu. O, ty. Mam takie... O nie! Dobra, tego jeszcze nie widziałem. Co to jest? Wielka, dzika, giga skrzynia. To chyba będzie to. To chyba będzie to. O kurwa. Odszukaj tajemnicę przekopu. To było to. Dostałem wszystkie części jednego rodzaju miecza naraz. To mi się podobuje, moi drodzy, to mi się bardzo podobuje. Okej, to w takim razie mam teraz wolną rękę, żeby pójść w drugą stronę, ponieważ mamy tutaj lianę, którą zjedziemy sobie na dół i ruszymy znowu tutaj. Tutaj jest ten kanion, ja schodzę sobie w dół, idę w lewą stronę. No i przydałoby mi się teraz rozkminić, jak dostać się na tamtą górną pieprzoną półkę, ponieważ nie widzę na razie za bardzo sensownego sposobu. No ten kloc byłby tutaj chyba najlepszy, ale nie wiem, jak go przedostać tam, gdzie go potrzebuję. Jasne, pozwoli mi wskoczyć tutaj. No na logikę debila to mam wrażenie, że powinienem dokonać tutaj jakiegoś takiego przerzutu. Dobra, pchanie działa zdecydowanie lepiej niż przyciąganie. Gdybym mógł go umieścić tutaj, a potem pchnąć tak mocno, żeby przeskoczył na drugą stronę. A może raz, dwa, trzy, nie! Kurwa, taki kawałeczek malutki mi tutaj brakuje, żeby tam dotrzeć. Jak tam wleść? Z góry tam nie zeskoczę. Nie widzę żadnych półek, które by mnie tam doprowadziły. Tam się coś... Tam jest drugi klocek! O kurwa! Dobra, okej, okay, wszystko jasne. Dobra, teraz go wypatrzyłem. Zobaczyłem, że sobie tam leży u góry. Dobra, tak więc na razie wchodzimy tutaj. Kiedy wbijemy na górę,
Pobiegniemy sobie w prawą stronę. Nie wiem, czy z przeszkodami po drodze, czy bez przeszkód. Cyk, pyk. Na lewą stronę. Ziup, salto, Jedi do przodu. Podwójny miecz mam wybrany, dobrze, na wszelki wypadek tego robactwa. Albo nie robactwa, tego grzmota, hej! Dobra, zajebiście. No i mamy drugiego kloca. W takim razie, jeżeli chodzi o te klocki, tak czy siak, wrzucę go teraz na dół. Jakoś to trzeba będzie teraz sprytnie sobie poukładać. Ale mam wrażenie, że ja muszę zrobić tak. Zjechać tym klockiem na dół i ustawić go tutaj z prawej strony. No, na szczęście ciała tych piesków poznikały. O, teraz jeżeli wezmę tego grzmota, przyciągnę go do siebie mniej więcej w to miejsce, mam wrażenie, że one jakoś stosunkowo inteligentnie wjadą jakby na siebie. Bo jeżeli będzie tutaj jeden na drugim dalej, nie, nawet nie jeden na drugim dalej. O, zrobiłem mu taką... O, co się strasznie baguje i gliczuje, cyk. Zrobiłem mu podłogę, po której mógł przejechać do przodu, dzięki czemu ja robię cyk, pyk, myk, haha! Mamy źródło mocy do wyssania, tak jest. Punkt doświadczenia, zwiększenie mocy, zwiększenie życia. Przyjmę wszystko. Każde bardzo chętnie. Hell yeah, boy! Więcej maksymalnej mocy. Długiutki już ten pasek jest. Oj, długiutki. Dobra, tamten klocek fantastycznie. Nie wiem, ja tutaj nie dam rady chyba w żaden super wygodny sposób stąd wrócić. Tam są te wielkie drzwi, które właśnie prowadzą do tej turbobieganiny, która tam jest. Ale szczerze mówiąc, w chwili obecnej już chyba niekoniecznie chcę tam wchodzić w interakcję. O Jezus Maria, ile tutaj jest miejsc. Mój obecny cel to polecieć na... księżyc, żeby walczyć z Ravisem. Nie chcę na razie podejmować się walki z Ravisem. Na razie ten odcinek jest tutaj... Boże, on już trwa 40 minut. Jest mocno poboczny ze względu na to, że ja chciałbym sobie... Dobra, muszę wrócić tak czy siak. Chciałbym sobie na streamie co najmniej, bo już teraz nie będzie na to czasu. Chociaż chciałem to zrobić teraz, ale jak widzicie, wciągnąłem się do masy innych rzeczy. Chciałbym sobie ogarnąć odblokowanie tego, że mapa mi pokaże wszystkie skrzynki dostępne w okolicy. To jest bardzo fajny bajer, bardzo mi na tym zależy. Piszecie mi cały czas, jakie skrzynki, w których miejscach omijam. Bardzo mnie to boli, ale niestety jest też nieuniknione. Nie badam absolutnie każdego jednego skrawka, który tutaj widzę, dlatego... No po prostu omijam te rzeczy. Przepraszam, jak ja mam stąd legitnie wrócić? Ten pies może mnie zabrać, czy może muszę biec gdzieś w tamtą stronę? Tak, chyba muszę biec gdzieś w tamtą stronę, dobra. Naturalnie stąd niestety nie dam rady wyjść, ale wszystko tam zabiłem, więc git. Zresztą tutaj mam skróta. Okej, okay. A mam ptaka też, dobra, zajebiście. Nieś mnie ptaku ku chwale. Gdzie on wyląduje? Gdzieś tutaj. Co się też tam znajduje? Nie mam zielonego pojęcia, ale kto wie... On nawet tutaj taki bardzo fajny skrót mi zrobi. Nawet nie planowałem tu przychodzić, ale nie będę narzekał. Teraz to przejście w jakiś sposób jest dla mnie dostępne. Nie wiem, dlaczego teraz miałoby być. Może dzięki temu, że mam zryw i dam radę doskoczyć dalej. Tam jest jeszcze winda, którą dam radę podnieść, bo mogę teraz ciężkie rzeczy podnosić. Kurde, no dobra, to jak już tutaj jestem, to sprawdźmy, czy dam radę coś zdziałać w tym miejscu. Tamtych jeźdźców pamiętam, to ja ich mordowałem już jakiś czas temu, więc niech sobie tam trwają. Tutaj widzę tylko i wyłącznie jakiś priorytet albo dysk danych. Jeszcze na pewno w tym odcinku chcę sobie wrócić do naszego salonu. Ej, ty, dużo szlamu. Przeanalizujmy sytuację na spokojnie. Zobaczyć te dyski danych, odblokować sobie nowe miejsce na tego, na perka. A co ja mogę ze sobą dalej zrobić? Ponieważ czy to będzie się topiło? O kurwa, właśnie! Tak, to się bardzo, bardzo powolutku topi, ale dzięki temu, że mam zryw, mogę przebyć dalszą odległość i wydaje mi się, że teraz mogę też złapać się tej kraty i wyssać to echo mocy i zdobyć kolejną skrzynię. Hell yeah! Widzicie, mówiłem, że Kobo będzie 100 razy przyjemniejszy, jak odblokuje więcej opcji poruszania się. Chciałbym zobaczyć, jak próbuję. Co do... Jasna cholera, Dana, chcesz mi zrobić z głowy krater? O mój Boże, co to jest za fryzura? Jezus Maria, robimy to. Fryzura, plereza, zajebiście. Do tego broda, gdzie są moje dzikie wąsy. Tutaj są moje brak zarostu i wąsy, a może brak zarostu i tak... Hey, let's go. Teraz wyglądam jak absolutny przegraniec życiowy. No ale też mogę być, wiecie, po prostu w trudnym momencie mojego życia. Nie macie prawa mnie oceniać, te sprawy. Kurwa mać, dobra, nie, Kal, właśnie tutaj. O Jezus Maria, jak ja wyglądam. Przydałoby się jeszcze jakieś takie gigafrajerskie ubrania do tego dołączyć, ale już nie będę się aż tak bardzo starał. Dobra, punkt szybkiej podróży, jakiś punkt medytacji by mi się tutaj przydał, jest niedaleko. Jak sobie hopnąłem komicznie. Dobra, stąd mogę przejść, gdzie ja powinienem przejść? Jak będzie najszybciej, gdzie będzie najbliżej? Tutaj, jeżeli pozwoli mi przebiec na drugą stronę, tam jest punkt medytacji. Chyba nie będę musiał tam na dół schodzić, tak więc dobra. Idziemy w stronę naszego dużego przyjaciela.
A jest naszym dużym przyjacielem, bo kurde, pomógł nam zdobyć jakiś dojebany miecz. Musimy obczaić te części, które teraz odblokowałem. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Widzicie? Cyk! Teraz mogę sobie to obniżyć. Pewnie podjedzie samo z siebie, zanim zdążę wskoczyć. Nie, zostanie tutaj chyba na stałe. Tutaj mamy jakichś kolejnych przeciwników. Nie wiem, może jacyś łowcy kolejni. Co się tam znajduje? To jest kolejne jakieś takie małe miejsce. Tego za to nie dam rady teraz otworzyć, co? Co to jest? Znowu te takie błyszczące ściany. Dobra, jako że nie mam tutaj opcji pełnego przebadania tego miejsca, to nie będę się tutaj jeszcze ładował ani pakował. Jest git tak jak jest. A ja muszę przyznać, odkąd teraz sobie wrzuciłem... A mamy jakiś w ogóle priorytet. O, God bless! Mogę dzięki temu teraz przebiec tutaj. Fantastycznie. Dzięki temu, że teraz sobie ustawiłem właśnie miecz dwuręczny do takich szybkich pojedynków, a do tego miecz podwójny... Nie, odwrotnie. Miecz dwuręczny do bossów i potężniejszych przeciwników i miecz dwuręczny do walki możemy z takimi... Ruszać? Czekaj, źle mówię. Dwustronny miecz na szybkie walki, miecz dwuręczny na bossów. O, i to mi się w tej chwili całkiem nawet podoba, ponieważ mam wrażenie, że ta moja liczba... Liczba możliwości wzrosła i tego blastera też tak czuję, nie wykorzystywałem w pełni tak jak powinienem był. Dobra, niewątpliwie tutaj po drodze znajdę kolejne ciekawostki, z którymi mógłbym wejść w interakcję, ale lecimy do salonu Pailuny. To jest teraz dla mnie kluczowe. Zobaczymy, czy nie mamy jakichś nowych pogłosek, pogadamy z tą typiarą od Bounty Huntersów, żeby nam kolejnego wskazała. Akurat się na niego natkniemy w odpowiednim momencie. Więc uwaga, azyl. Salon Pailuny, lecimy zatem. Musimy z Zee pogadać, po tym jak ją uratowaliśmy, jeszcze nie będziemy okazji tak na chłodno, mam wrażenie, porozmawiać o tym, co się wydarzyło. A jak wiecie, to jest podstawa do dobrego zdrowia psychicznego. Rozmawianie. Ale najpierw ten miecz! Zobaczmy, co tutaj odblokowałem. Oczywiście, że mamy nowe rozmowy, więc będzie tak na koniec odcinka, żebyście nie narzekali. Do blastera też oczywiście mamy nowe rzeczy. On teraz jakby w ogóle mi nie pasuje, żeby był czerwony, ale jako, że teraz chwilowo go nie używam, to mogę sobie nawet odpuścić. Ktoś tam powiedział za to, żebym zrobił jakiegoś potężnego magnuma z tego pistoletu, więc kto wie, może ten egzekutor tutaj podziała. Nie wiem, który z tych spustów będzie najlepszy do magnuma. Mam wrażenie, że żaden z tych, które obecnie tutaj mam. Ale miecz świetlny, jakie mamy teraz końcówki? Jak się to nazywa w ogóle? Jaro, cierpliwość, łowca. O! Pięknie wygląda ten łowca. Czy tutaj też będę miał łowcę? No też będę miał łowcę. Fajnie to wygląda, te części. Nie wiem, czy chcę dokładnie calutki miecz robić na łowce, ale jak tak teraz na niego patrzę, to jest całkiem git. Jaki uchwyt ma łowca? Czy mi się podoba? Zobaczymy, jak będzie wyglądał, jak zaraz go zrobię troszeczkę świeższym. Jaro, tapal, cierpliwość, łowca. A łowca to jest takim tutaj zębolcem, widzę, co? A to ten zębolec mi akurat nie do końca się podoba. Coś takiego prostszego bym wolał. Prostszego, co lepiej jakby kolor alternatywny może będzie pokazywało. Ja mam drugą rączkę z łowcy, też z tą kością całą, ale mogę sprawiedliwość sobie tutaj wrzucić na przykład. Ten łowca jest fajny, bo ma właśnie takie przeplatane designy. Jaro, cierpliwość, łowca. Kurde, no zajebiście to wygląda. Tutaj też jesteśmy w sprawiedliwości, linia montażowa. Nie, łowca mi się tutaj nie podoba, ale linia montażowa w tym miejscu, czemu nie? On nawet fajnie wygląda, chociaż ta druga rączka teraz kompletnie nie pasuje, bym powiedział. Więc może jednak ją zmienię, a może tą zmienię na jakąś taką właśnie z materiałem. Całkiem seksownie, teraz mi inna część nie pasuje, czyli ta. Coś innego tutaj się powinno znajdować. Może faktycznie ten kolec tutaj jakoś tak lepiej łączy te rączki. Plus, uwaga, miecz świetlny, ostrze. Chciałbym sobie zmienić kolor na niebieski, tak? Po prostu dla czystej odmiany. Albo wiecie co? Nie, na żółty. Tak, żeby troszeczkę pobiegać z żółtym. Materiały. Uwaga, imperialny tutaj, stop imperialny to jest jedno, ale czarny plastoid nie do końca mnie jara. Który to będzie kolor? Widziałem taką fajną propozycję... ułożenia kolorów na tych mieczach. W ogóle mógłbym go teraz drewnianym zrobić. To też by ciekawie wyglądało. Ale nie. Imperialne barwy kaszliku. Dobra, wiecie co? Nie będę się teraz bawił w te modyfikacje. Chociaż, czy rączka, akcent, tkanina. O, czyli mam teraz kompletnie nowy rodzaj tkani, który mogę tutaj umieszczać, co? Bo mam tkaną rączkę. Mogą być giga kolorowe, albo mogą być takie bardziej stonowane. No to wygląda fajnie. Taka ciemna rączka z tkaniny. Dobra, całkiem fajny ten mieczor w tej chwili jest. Postawy nieważne, blaster nieważny. Dobra, jest zajebiście. A my naprawdę wyglądamy, jakbyśmy się z jakiegoś wyścigu motocyklami po nie wiem, podmiastowym Teksasie urwali. Dobra, klęknę sobie tylko, żeby gierkę zapisać. Fajnie ten mieczor teraz wygląda. Tylko jedną rzecz jeszcze chcę zrobić. Taka pierdoła, ale jako, że wróciłem teraz do dwuręcznego, to chcę to zmienić. Miecz świetlny, komponenty, wybierzemy sobie tego grzmota, spersonalizuj. Ten kąt jest troszeczkę za mocny. Wybrałbym, myślę, taki nawet nie 45, ale taki lekko rozchylony. O,
Wywietrzniki niech tak się otwierają. I myślę, będę zadowolony teraz. A ten pistolet to do późniejszego obczajenia. Biegniemy na górę, biegniemy do Z. Na pewno chcę sobie kupić miejsce na nowego perka. Jakiegoś sobie tam władujemy. Będę miał też możliwość odpalenia sobie tego giga perka na w ogóle punkty doświadczenia. Salon Pailuny działa tak samo chujowo, jak działał zawsze. Tutaj widzę pieczone robaczki, moje ulubione. Muza gra, roboty są rekrutowane. Dobrze cię widzieć. Wydaje mi się w ogóle, że ten robot poprzednio mi powiedział. Poprzednio, kiedy nagrywaliśmy odcinek, on mi tam już po wyłączeniu nagrywania powiedział: "E, Mordo, weź tam jeszcze ze mną pogadaj, bo mam coś dla ciebie", więc on pewnie ma jakąś ciekawą pogłoskę. Tutaj będzie Z, akwarium, znaczy wygląda lepiej, może trochę, ale dobra. Z, pierwszeństwo. Znacznie lepiej, od kiedy opuściłam ten koszmarny statek. Czasy świetności na pewno ma za sobą. To samo można by rzec o całej galaktyce, czyż nie? Ale to pokrzepiające, że wciąż istnieją jakieś jasne punkty. Dlatego walczymy dalej. Dokładnie. Muszę powiedzieć, że dostrzegam ślady zakonu, mojego zakonu, w tobie i twoich towarzyszach. To bardzo pokrzepiające. Czasami trafiasz w samo sedno. Dobra. Ona się czuje dobrze, żadna trauma tam nie zaszła przez to wszystko, co się wydarzyło, jest zajebiście. Tutaj w ogóle nowe barwy mogę sobie też kupić. Guma teksturowana, zużyty metal, plastoid, o właśnie, podobno w plastoidach jest bardzo fajna czerń, pasująca do miecza, tak więc to też sobie rozważam kupić. Ale na razie miejsce na atut, zdecydowanie. Kolejnego już nie dam rady w tej chwili kupić. Nie wiem, może są tylko 4 miejsca na atut. Nie wiem, jak się zdobywa kolejny, może fabularnie, może nie. Wiecie co? Plastoidy, biorę to, kupuję tego grzmotu. I teraz jakie mamy tutaj perki? Stać mnie na każdego. Użycie mocy zwiększa obrażenia zadawane następnym atakiem mieczem świetlnym. Ciekawe, ale aż 3 miejsca zajmuje. Zadawaj tymczasowo dodatkowe obrażenia po zmianie postawy. Nie, do dupy. Z czasem regeneruje niewielką ilość wskaźnika mocy, ale zmniejsza jego maksymalną długość. To aż tak bardzo mnie nie interesuje. Wolę mieć więcej mocy i regenerować walką, niż regenerować automatycznie, ale mieć mniej. Lecznicze z tym wypełniają niewielką ilość super wskaźnika do spowolnienia czasu, okej. A tutaj jest właśnie to pokonywanie wrogów zapewnia więcej doświadczenia. I na koniec pochłoń jedno trafienie w trakcie sprintu. Żaden z tych jakoś tak super specjalnie za bardzo mnie nie interesuje. Barwy droidów, tutaj są materiały do a tu jest do Bidiego materiał! Kurwa, tak się jarałem na tego plastoida. Ale może będzie pasowało, tak czy siak. Dobra, trochę tego wydałem, więcej do wydania, przemyślimy sobie na przyszłość. Akwarium nadal wygląda strasznie chujowo, jeżeli chodzi o jego czystość. Ale może jeszcze na przyszłość jakoś on lepiej o nie zadba. Pogadajmy z nim. Kontynuujmy opowieść. No tak, jego historia, jego życia. Ostrzegałem o przybyciu Grabnela. Wielki statek spadł na nas niczym kotwica tonąca w głębinie. Nigdyś nie widział straszliwszego okrętu. Był ostry jak... cień mgły. Jak ryba. Dziób miał jak koścista ryba. Miał 3 wielkie szpony. Jak ryba ze szponami. No tak, podwozie. Ale wtedy rozwarły się jego szczęki. No to tak, rampa ładunkowa. A teraz cichaj i daj Skuwie opowiadać. Rozwarły się szczęki, wypluwając potworną załogę. Tak diabolicznych rybaków toś jeszcze nie widział. A na ich czele stał najgorszy ze wszystkich. Kapitan Łaniek Łet. Brodaty Besalisk zamierzał łowić na naszych akwenach. Byli łowcami trofeów i poszukiwali najrzadszych zdobyczy. Ale my, Sakawianie, stanęliśmy okoniem. Przecie zmagaliśmy się z wielkim rybim głodem. Każda ryba była cenna. Uff, groźny szyper nic sobie z naszych trosk nie robił. Beknął tylko i wydobył z makisty potężny harpun. Czekaj! Zakrzyknął młody Skuwa, zeskakując z głazu. Znam te wody jak własną kieszeń! Mało ryb uświadczysz pod tym lodem. Ale... ciągnąłem dalej. Jeśli zabierzecie mnie ze sobą i zostawicie wioskę w spokoju, pokażę wam, jak dopaść na haczyk najrzadsze okazy.
I wtedy groźny kapitan pogładził swą pokaźną brodę. Po długiej chwili wyciągnął dłoń i wyszczerzył się okrutnie. Chłopaku, rzekł, masz ty szczęście, akurat trza mi jednego do załogi, który zna się na morzu. Oj, Karl, gdybym tylko mógł się cofnąć w czasie do chwili, gdy uścisnąłem szorstką łapę kapitana Weta. A żałuję, że zeskoczyłem wtedy z tego głazu. Lecz spotkanie z Undaną wzbudziło u mnie ciekawość nieznanego. Nie mogłem oprzeć się zewowi przygody i chciałem ratować pobratymców. Więc odleciałem na grapnelu z myślą, że sprawa załatwiona, że będę rybakiem kapitana Weta. Oczywiście to był dopiero początek wojaży, bo gdy grapnel skoczył na orbitę... Kolejne kłopoty? Ale tylko gadam i gadam. Wróć inną porą, to opowiem ci więcej. Jezus Maria, każda rozmowa ze Skuwą to jest po prostu taka niesamowita dawka informacji. Ale mamy jeszcze innych tu dookoła. Z powrotem zajumałeś jeźdźcą tego droida? Ale intensywne spojrzenie mu oferujemy. Szlak wybacz. Skoczyłem na ciebie, a krałka, fakt. Mów, Michal. Siedzę tu dłużej niż cała reszta tych żółtodziobów. Poza domą. I Gulu, i Gido. No i starą Tal, wiadomo, ale ona już... znowu się rozpędziłem. Jesteś Karl, nie? Jaki sympatyczny w ogóle. A to Bidi. Bardzo miło mi was poznać, bardzo miło. Okej. Okay. Dobra, nie ma nic więcej do powiedzenia, ale mamy już nawiązaną z nimi relację. To są te dwie, które były przy Lucre Halku. Witaj. Nic ciekawego? Dobrze, że udało się wam wrócić. Jak się wam podoba w Pailunie? Jest uroczo zaniedbana i zupełnie wyjątkowa. Gdyby ta kantyna stała na Coruscant, czterokrotnie podbiłby scenę, a i tak ustawiałyby się kolejki. I co z tym czytnikiem? Poprosiłam Domę. Pracuję nad nim. Jeszcze raz dzięki za pomoc, Karl. Nie ma sprawy. Kto wie, może coś... O, zajrzyj do Winnie Zig w salonie. Pogłoska ukończona. Kto wie, może coś ciekawego jeszcze się z tej pogłoski urodzi na przyszłość. Mogę te ryby oglądać, ale no jak mówiłem, strasznie... A, zbiornik teraz jest, uwaga, czystszy. Tak więc no, wydaje mi się, że Skuwa tam z biegiem czasu będzie o niego dbał. Jest też Mary. Wróciłeś w jednym kawałku. Mhm. Chyba jesteś zaskoczona. Masz smykałkę do pakowania się w kłopoty. Tak, ale Bołt umie przypilnować, żebym znajdował się po dobrej stronie lufy. Dobra cecha u przyjaciela. Dobra strona lufy. Bądź ostrożny. Okej. Okay. A jeszcze jest ta typiara. Może coś ciekawego ma do powiedzenia? Chyba znalazłam kolejną komnatę medytacyjną. Tak. Gdzie ona jest? W Silosie w Dolinie. Nikt tam od dłuższego czasu nie wchodził, ale krążą plotki. Okej. Okay. Let's go. Zbadaj komnatę Wielkiej Republiki ukrytą w Dolinie. Gdzie ona się będzie dokładnie znajdowała? Tutaj. Oto ja byłem w okolicy. Aczkolwiek to jest miejsce, do którego nadal nie dam rady wejść, bo ewidentnie tutaj jest wejście otwierane w jedną stronę. Chociaż nie, tutaj mamy takie zielone, więc może tędy się tam włazi. Kto wie? Nadal jak widzicie, każdy ten taki ciemniejszy obszar to jest miejsce, w którym mnie w ogóle nie było. I praktycznie w każdym obszarze tej mapy jest co najmniej jedno takie miejsce, do którego jeszcze nie mogłem wejść. Plus, uwaga, pamiętacie jak mówiłem, że będę mógł blasterem zestrzeliwać te takie właśnie elektryczne główne? Nie. Poprawiliście mnie, to będzie jakiś upgrade do Bidiego, który mi na to pozwoli. Tak więc dzięki za info. Dobra, kolejna rzecz, którą chcę się w tej chwili zająć. Ciekaw jestem, czy uda mi się posadzić te wszystkie rośliny, które mam do posadzenia. Pogadać może z tą typiarą, ponieważ kiedy my posadzimy dużo roślin, to coś się odblokuje. Nie wiem, co się wtedy stanie. Chyba mi pokaże lokalizację pozostałych nasion w okolicy. Dobra, dobra, bardzo chętnie. Daje początek nowemu życiu. Dobra, mała działka. Zasadźmy w takim razie te wszystkie grzmoty. Niech one tutaj będą wszędzie dookoła. Pili na pewno ją kojarzy. Nie mam tutaj za bardzo koloru. Cholerne ogrodnictwo, dobra. Szypaproć też może tutaj gdzieś wlecieć w takim razie. Cyk, wybierz nasiono. A nie, tego nie mam. Hiacyntówka, let's go, pyk. Tutaj jeszcze jakaś hiacyntówka. No to teraz co? Średnia działka. Nie wiem, które rzeczy w ogóle już posadziłem, których nie posadziłem. Strasznie na randomie to robię. Ale może coś z tego w końcu wyjdzie. Pyk, to może być tutaj. Teraz duża działka. Nic więcej tutaj chyba pod dużą działkę nie zmieszczę niestety. Nie wiem jak w ogóle mój progres jakby sadzenia tego wszystkiego, bo jakby nie śledzę tego tak dokładnie. To się wciśnie tutaj.
Ananas ognisty też niech będzie tutaj jakoś ładnie obok. A ty rośniesz tutaj. Pomiędzy tymi ananasami mogę te grzbietolufy w ogóle powciskać. Też niech sobie tutaj leżą. Tutaj może coś pod średnią działkę dam radę też wcisnąć. Nie wiem, jak duże są te rośliny. Tak jest, jedna tutaj, druga tutaj. No i nie wiem, ile tych roślin już kurwa zasadziłem, a ile nie. Przerwij ogrodnictwo, sortuj, wybierz nasiono, rośliny. Właśnie, pielenie. Aha, ty, moment. Mam tu pokazany, o kurwa, nawet nie wiedziałem, że ja mam tutaj... Ja mam tutaj całą nową w tej chwili sekcję, która pozwala mi badać, jak bardzo one już urosły. W pełni rozwinięta, porozmawiaj z Pili, żeby dowiedzieć się więcej. Te zasadziłem teraz, te też są już rozwinięte. Ale nie wiem, gdzie tutaj mam jakikolwiek pasek progresu, który by im powiedział, ile mi jeszcze tych roślin zostało. Hiacyntówka, fascynujące. Jej kwiaty mają niecodzienny zapach, który dobywa się z mchu podczas kwitnięcia. Bardzo przyjemny. Okej, ona będzie mi po prostu ciągle o roślinach gadała. Dobra, będę szczery, jakby mnie nie jarała perspektywa tego ogrodu, to jest to chyba najmniej ciekawy aspekt naszego rozwoju salonu. Dlatego zejdźmy jeszcze na dół. Tutaj mamy najwięcej okazji do pogadania sobie z różnymi osobami. Pierwsza będzie nasza pani kowbojka od łowców nagród. Zobaczymy, co mi takiego powie. Co mogę w ogóle kupować za to, bo już zapomniałem. A, no tak, upgrade do blastera, zdolności, rodzaj strzału blastera i tak dalej, czy też hakowanie droidów. Lewy trigger i w dół, żeby przejąć kontrolę nad uszkodzonymi droidami i tak dalej. Ewentualnie też części do blastera. Więc nie, te krążki nie za bardzo, ale mówiliście, że załatwienie wszystkich Bounty Hunterów daje całkiem ciekawe spotkanie. Świetna pasa, Cal. Mam dla ciebie kolejną wskazówkę. Co takiego? Polujący na nagrody droid imieniem Mesh bełkotał coś na kanałach pomiotów o tym laboratorium na roztrzaskanym księżycu. Cisz go, dobra? Moim zdaniem jest zakałą tego zawodu. Załatwimy to. Prędzej czy później. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego, ale myślałem, że tylko na Kobo będą ci łowcy nagród. Ale spoko. Dobra, Masha, kolejny łowca do upolowania. Jak już w końcu pójdziemy na księżyc, to pewnie skorzystamy z okazji. Więc jak się zaczęła twoja przygoda z produkowaniem muzyki? Pochodzę z Riosy, na wewnętrznych rubieżach. Słyszałem o tym miejscu. Mnóstwo przemysłu ciężkiego. Tak, nie dało się uciec od fabryk, więc zaczęłam w mojej głowie tworzyć melodyjki z tego hałasu. Wcześniej zaczęłaś. I nigdy nie przestałam. O Jezus Maria, ciężko się słucha takiej dziwnej rozmowy. Znaleźliśmy trochę brzmień, ale na pewno mnóstwo zostało. To jest chyba ten w ogóle cwaniaczek? Nie. Wiem, kim jesteś. A to ten, co mnie podrywa. To jest warte. Czyżby? Jas? Grozisz mi? Sposób, w jaki się poruszasz? Ten miecz przy pasie? Oczywiście nic nie powiem. Ta brudka? Dlaczego nie? Dzięki tej nagrodzie mógłbyś się stąd wyrwać. A ja ci zdradziłem już dość o moich dawnych interesach, za które mogę wylądować w imperialnej ciupie. Chyba muszę się zdać na honor bandytów. Słuchaj, wiem jakie to uczucie, gdy ciągnie się za tobą pasmo porażek. A ja szanuję każdego, kto się nie poddaje w obliczu niepowodzeń. Trudno cię rozgryźć, Moran. W takim razie, jak to mówią, nadal mam to coś. Okej, okay, faktycznie musimy liczyć na honor pośród złodziei. Otergul! Przysięgam, że nie miałem nic wspólnego z porwaniem Zi! Ja ci wierzę. Możesz szepnąć dobre słowo na mój temat panu Grizzowi? Nie mogę mówić w twoim imieniu. Lepiej sam porozmawiaj z Grizzem. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. W zeszłym tygodniu mówił, że zna stary, rodzinny przepis na żabią zupę. Uff. Pewnie tylko żartował. Nie chcę być zupą. Nawet nie lubię się kąpać. Też czuję, że to by było dalekie od kąpieli, jakby chciał z ciebie zrobić zupę. Gdzie się podział barman? Kurwa, gdzie on pojechał, poleciał, nie jestem do końca pewien. Dobra, przegadajmy jeszcze pozostałych tutaj interesantów. Ta chyba zawsze miała coś do powiedzenia. Założę się, że ten mogu, którego zabiłeś, okropnie cuchnął. No, właśnie. Moja mama zawsze mawiała, żeby badać dystans przy użyciu nosa. Kiedyś pewien zdziczały kanifant szalał na naszym ranczu. Absolutny koszmar. Rozwalił nam stodołę. Dwa razy. Kanifanty ukrywają swoje ślady. Cwaniaki są właściwie niemożliwe do wytropienia. A więc jak go wytropiłaś? Odwróciliśmy działanie naszych skraplaczy i powietrze stało się bardzo wilgotne. W tych warunkach jego zapach stał się znacznie... cóż... bardziej cierpki. Wkrótce wpadliśmy na jego trop. Sprytnie. Prawda? Skoro mamy 5 zmysłów, Cal, to powinniśmy używać każdego z nich. Już widzę, jak Cal wchodzi do jakiegoś miejsca i tylko... Przekopie grasłego. Tak? Jezu,
Przypomina mi stwora, na którego polowałam z siostrą. O, chyba mamy pogłoskę. Był szybki i zabijał wszystko na swojej drodze. Brzmi niebezpiecznie. W sam raz dla ciebie. Mała porada. Kiedy wpadnie w szał, lepiej zejdź mu z drogi, bo cię zmiażdży. Brzmi dobrze. Dzięki za informację. Kolejne potworzysko do ubicia na tej planecie. Matka Goroko. Body! A, tu jesteś. Boat mi wszystko opowiedział. Ogień z obu spluw. Wyborowy strzelec, rodem z holofilmu. Spokojnie, kapitanie. Próbuję tylko znać meldunek. Meldunek? Słyszałeś? To zawodowiec. Czemu my nie składamy meldunków, Gal? Dobra, spokojnie. Lubisz pławić się w blasku chwały, Boat? Tak samo jak lubię rewizję osobistą w wykonaniu imperialnych. Ale muszę przyznać, że bardzo cieszy mnie ten powszechny entuzjazm. Okej, nie mają super nic ciekawego do powiedzenia, ale jeszcze zobaczymy. Tylko na razie barman, pan roboci, halo. Cześć, Monk. Co mogę dla ciebie zrobić? On miał mi coś do powiedzenia chyba. Co powiesz na orzeźwiające co nieco za sprowadzenie Zi w jednym kawałku? Oczywiście na koszt firmy. No nie, dawaj. Dzięki. Może postawisz drinka Boudowi. Nie uratowałbym jej bez jego pomocy. Dobra, ale wciąż jestem ci dłużny. Cały salon mówi tylko o tym, że zabytek wróciła w jednym kawałku. Nie można odmówić tej staruszce pewnego uroku. Zgodzisz się? Której staruszce? Tamtej? Chyba tak. Dobra, wydawało mi się poprzednio, że on miał mi coś ważnego do powiedzenia, jakąś właśnie pogłoskę do przedstawienia, ale ewidentnie chyba nie za bardzo. W Pailunie zrobiło się tłoczno. Pewnie dlatego, że wszyscy wiedzą, że jestem najlepszym kucharzem po tej stronie drogi hydiańskiej. Co ty tam wiesz, Bidi? Nawet nie masz kubków smakowych. Uważaj tam na siebie. Później pogadamy. Dobra, wydaje mi się, że obgadałem już tutaj każdego, kogo mogę obgadać. Poza, a nie, w sumie poza tą ekipą tutaj. Siema, Tulakt. Sporo tu poszukiwaczy. Próbowałaś kiedyś sama wydobywać prioryt? Jeden raz. To było pouczające. Pewni poszukiwacze zaprosili mnie do udziału w ekspedycji. Zeszliśmy do kopalni. Ale gdy tylko się odwróciłam, oni uciekli. Porzucili cię? Tak. Sama spokojnie kroczyłam przez ciemność, polegając na intuicji. Znalazłam inne wyjście. A poszukiwacze? Martwi. Atak Goroko. Gdybym ich goniła, też bym zginęła. Niech to będzie nauczka. Zawsze idź swoją drogą. Okej, spokojnie. Można by powiedzieć, że to jest wręcz moja religia, żeby iść bardzo konkretną drogą, która zwykle ma mnie zaprowadzić do dobrych efektów. To nie pora na rozmowę. Dobra, ta dwójka? Chcecie poznać swoją przyszłość? Próbujemy, ale ona chyba nie potrafi udzielić prostej odpowiedzi. Możesz to powtórzyć? Zamulony brzeg, rzeka płynie obok. Winy pełen bieg, złamane słowo. Aha, już rozumiem. Mówi, że w jakiejś mulistej rzece czeka okazja do wielkiego zarobku. Usłyszysz tylko to, co chcesz usłyszeć. Dla mnie to brzmiało jak ostrzeżenie. I to dosyć złowieszcze. Brzmi jak pokrętna pogłoska. To niebezpieczna okolica. Wolę ufać instynktowi niż przepowiedniom. Widzisz? Młody wie, o co chodzi. Ostrożność jeszcze nikomu nie pozwoliła wykonać skoku życia. Wróć to później, co? Halo, no naprawdę myślałem, że przeinterpretuję jakąś tę pogłoskę i wyciągnę z niej po prostu wiedzę, gdzie się potem udać. Dobra, moi drodzy, mega długaśny odcinek, ale trudno mi się powstrzymać, kiedy zabieram się za robienie tak wielu różnych fajnych, pobocznych rzeczy. No nie da rady, no nie da rady inaczej. A tyle jeszcze pogłosek nam zostało. Matka Goroko gdzieś tam schowana, tutaj kolejna komnata. Jeszcze jedna komnata. Komnaty trzeba porobić. Placówka w jakiejś dolinie. Tutaj mam też potwora. Ohydny kwasowiec, oj tak. A to nie jest koniec, ponieważ jakby poza tym, że tutaj mamy rzeczy do zrobienia, to na Księżycu też były jakieś tam pierdoły. Na Coruscant
Czy jest tutaj jakieś w ogóle... No tak, są jakieś miejsca na Coruscant. Nie wszystkie jeszcze są dla mnie dostępne, ale tak czy siak można by tam spróbować wrócić, pootwierać jakieś drzwi, które do tej pory były dla mnie zamknięte, pozdobywać coś ciekawego, ale wydaje mi się, że z tym to lepiej poczekać, bo nadal niektóre przejścia niestety są dla mnie wiecznie zamknięte. Ale coś fajnego może się tam kryć, a mamy tam dużo punktów, po których można podróżować. Najwięcej chyba innych rzeczy do roboty będzie na Jedzie, ponieważ ja tutaj nie zrobiłem praktycznie nic. Tu na samym początku mamy niektóre miejscowe jeszcze nieobadane przejścia, do których nie wchodziłem. Wielkie robale gdzieś w podziemiu, tutaj jakieś otwarta ścieżka, statki, niestatki, półki, na które nie mogłem do tej pory wleźć, balony, do których się jeszcze nie mogę przyciągać. Tutaj kolejne ścieżki, jakieś żółte drzwi, nie drzwi. No i cała ta pustynia, po której jakby kompletnie się jeszcze nie poruszałem w zbyt otwarty sposób. Tutaj czy jest coś takiego super dużego, czego jeszcze nie obadałem? Tutaj jakieś jedno przejście, ale nie wiem, czy tam się opłaca w ogóle iść, ale jest zielone, czyli mnie tam nie było. Tutaj jakaś jedna pierdoleta u góry, której nie zbadałem. No ale najwięcej to... Tego w ogóle grzmota mogę usunąć, po co mi on tutaj? No ale tak, tutaj mamy pogłoskę o ruinach na pustyni, potencjalnie kolejne pogłoski do zdobycia gdzieś tam w środku, parę obszarów, których nie zbadałem, tutaj jeszcze jakaś ścieżka, na którą mogę wskoczyć i chyba zbadać te skały. Więc dużo do roboty wszędzie dookoła, ale bardzo mnie to cieszy, bo gra mi się mega przyjemnie. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę. Pamiętajcie, jutro sobie troszeczkę wieczorem pobiegamy na streamie i obejrzymy razem Konfesony. Jutro? Tak, no jutro, bo to dzisiaj widzicie we wtorek. Trzymajcie się, pa pa!